Bezpartyjni samorządowcy zainaugurowali kampanię wyborczą w Lesznie. Na 24-osobowej liście jest sporo znanych osób z Leszna, samorządowców i urzędników. W programie partii jest m.in. zerowy PIT. To podniesie pensję o 15-20%, a w zamian za udział w podatku dochodowym samorządy powinny mieć udział w wysokości 8,51% w przychodach z VAT. Darmowa komunikacja miejska to kaliskie rozwiązanie i punkt programowy bezpartyjnych samorządowców. Kolejnym są bezpłatne posiłki dla dzieci w szkołach. Potrzeba na to 6 miliardów złotych. To połowa tego, co przeznaczane jest na reżimową telewizję publiczną, mówił Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza i jedynka na liście. Zapytaliśmy go o ewentualne przyszłe koalicje sejmowe. My na poziomie ogólnokrajowym w różnych konstelacjach współrządzimy. W Lubuskim z Platformą, z Świętokrzyskim, z PSL-em, także z Prawem i Sprawiedliwością. Rolą samorządowców na każdym poziomie jest to, żeby pracować na rzecz swoich mieszkańców, bo to mieszkańcy ich rozliczają z tego, co obiecali. Tak naprawdę naszą rolą, niezależnie kto rządzi, czy będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, czy Koalicja Obywatelska, to samorządowcy muszą ściągać środki dla swoich małych ojczyzn, żeby realizować te postulaty. Dlatego my jeżeli uda nam się osiągnąć ten próg 5% i wejdziemy do Sejmu, jesteśmy dobrym koalicjantem dla każdego. Jesteśmy, uważam, takim strażnikiem przede wszystkim praworządności, skuteczności i przede wszystkim pracowitości, bo tacy są dzisiaj samorządowcy, tacy są dzisiaj bezpartyjni samorządowcy. W układaniu list wyborczych brał udział prezydent Leszna Łukasz Borowiak. O miejsce w Sejmie ubiega się z numerem 2 radny PL18 Sławomir Mocek, z numerem 3 Donata Majchrzak-Popławska, dyrektor MOPR w Lesznie, z numerem 6 Kamila Molczyńska, dyrektor MZBK. Donata Majchrzak-Popławska od lat zajmuje się polityką społeczną w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Mi przypadło w udziale przytrzymanie takiego baneru Zdrowa Polska i tak sobie myślałam, co to znaczy i oczywiście jak Państwo znają mnie tutaj od ponad 20 lat, to kojarzę się z tą sferą polityki społecznej szeroko rozumianej i tym sprawom chciałabym poświęcić swoją uwagę, jeżeli zechcą Państwo oddać na mnie głos. I sfera, jeszcze tytułem wstępu, sfera tej zdrowej Polski w takich obszarach jak no oczywiście najbliższa mi pomoc społeczna, polityka społeczna, edukacja i zdrowie. Dlatego, że poprzez te lata moich doświadczeń widzę, co mogłabym przenieść, zaproponować troszeczkę wyżej, nie tylko w samorządzie, jak to powinno działać. Te obszary, chciałabym się skupić na współpracy między tymi obszarami, ponieważ tak, obywatele są zagubieni, zwłaszcza na linii pomoc społeczna a zdrowie. Mnóstwo takich spraw, ale też jeszcze do tego wszystkiego, do tych trzech obszarów wymiar sprawiedliwości. Także to są te obszary mi najbliższe, żeby położyć nacisk na większą współpracę w tym celu, żeby właśnie obywatele mogli otrzymać kompleksową po pierwsze informację, a po drugie pomoc. I to są, wydaje mi się, że działania nie do końca skoordynowane jeszcze. O założeniach programowych bezpartyjnych samorządowców w kwestii społecznej mówiła podczas konferencji prasowej Ewa Witczak, przewodnicząca Kaliskiej Rady Seniorów numer 5 na liście. Wiele jest przypadków, gdzie senior nie jest na równi traktowany z innymi osobami, z osobami młodszymi. Mówi się, już nie warto leczyć. Dla nas, dla seniorów powinna być wczesna profilaktyka, ciągła profilaktyka, tak żebyśmy nie zajmowali łóżek w szpitalu, bo przecież profilaktyka zdrowia to najważniejsze. Powinny być badania profilaktyczne, na przykład mamografia piersi dla kobiet przedłużona do co najmniej 74 roku życia. Obecnie mamy do 69 roku życia. Wiele badań profilaktycznych jest zapewnionych, bezpłatnych oczywiście, zapewnionych dla osób dużo młodszych. Dla seniorów tych programów już nie ma. O to powinniśmy walczyć, powinniśmy dbać o seniorów, bo przecież to seniorzy wypracowali nasz majątek. Dbajmy o seniorów.
Kamila Mulczyńska ma numer 6. Gospodarowanie zasobami komunalnymi jest zawsze trudne. Zakład otrzymał właśnie dofinansowanie w prawie 90% z Banku Gospodarstwa Krajowego, co sfinansuje kompleksowy remont 5 kamienic w Lesznie przy ulicach Leszczyńskich 37, Wąskiej 5, Narutowicza 58, Lipowej 30 i 17 Pułku Ułanów 5. Co istotnego, bezpartyjni samorządowcy mają do zaproponowania w tej kwestii. Będziemy się starać uzyskać dofinansowanie czy z programów rządowych, czy z unijnych na remonty kamienic, także na budowę nowych obiektów, również na remonty mieszkań. Znaczy to akurat jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, to są oczywiście programy rządowe, z których korzystamy, natomiast cały czas uważamy, że budownictwo mieszkaniowe, budownictwo dla lokalnej społeczności i środki były przekazywane dla samorządów, no bo samorządy wiedzą, jakie obiekty mają być budowane, czy to towarzystwo, czy to budownictwo społeczne, czy to budownictwo komunalne. Kandydatem do Senatu z bezpartyjnych samorządowców jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sławomir Kryjom. Wybory do Senatu są jednomandatowe, co oznacza, że miejsce w Izbie Wyższej Parlamentu zdobędzie tylko jeden z czterech kandydatów z okręgu numer 94. Czym Sławomir Kryjom wyróżni się spośród trzech konkurentów? Myślę, że przede wszystkim tym, że ja nie boję się odważnych decyzji, nie boję się trudnych rozmów. Mam spore doświadczenie w tym. Poza tym jestem mieszkańcem Leszna. Myślę, że nasz region zasługuje na to, żeby mieć senatora, który będzie walczył o sprawy naszego regionu, naszego okręgu 94, przypomnę. Konferencję prasową bezpartyjnych samorządowców wyemitujemy w programie Telewizji Leszno i na naszej stronie internetowej oraz Facebooku.